Witaj. Kiedyś głosiliśmy rekolekcję razem z moim współbratem i po którymś z kazań przychodzi bardzo promienna, szczęśliwa kobieta i zwracając się do mojego współbrata, nie do mnie, mówi: Ojcze, to było tak przejmujące, tak piękne, tak ważne słowo, które Bóg powiedział przez Ojca do mnie. Spontaniczny wybuch radości tej kobiety, który właśnie niestety nie był adresowany do mnie, tylko do mojego współbrata. I dzisiaj chcę Was zaprosić do spotkania właśnie z taką eksplozją spontanicznej radości, kiedy widzę coś dobrego i nie powstrzymuję tego odruchu, aby o tym powiedzieć. W Księdze Samuela, w pierwszej Księdze Samuela, czytamy, kiedy po zabiciu Filistyna przez Dawida wojsko wracało do domu, kobiety ze wszystkich miast Izraela wychodziły na spotkanie z królem Saulem. Radośnie śpiewały i tańczyły przy dźwięku bębenków i cymbałów. Wznosząc okrzyki, Saul pobił tysiące nieprzyjaciół, a Dawid pobił ich dziesiątki tysięcy. Czy to było nastawione na to, żeby upokorzyć Saula? Ta eksplozja radości, tej dumy ze zwycięstwa Dawida? Nie, to po prostu był odruch serca. Niestety Saul nie potrafił tego przyjąć z prostotą. Niestety Saul, kiedy spotkał się z tym spontanicznym odruchem, wybuchem, eksplozją radości, wdzięczności tych kobiet, poczuł zazdrość. Ten mrok zazdrości coraz bardziej będzie trawił jego serce. Mi się wydaje to bardzo ważne i tego sam pragnę dla siebie, żeby gdy uczestniczę w czymś dobrym, gdy nagle dociera do mnie, że ten drugi człowiek zrobi coś fajnego, żeby nie powstrzymywać tego odruchu, pójść i podziękować. Ostatnio właśnie byłem z taką znajomą w teatrze. To była sztuka zagrana przez bardzo młodych aktorów, niektórzy jeszcze byli w trakcie studiów. To było tak piękne, tak wzruszające, oni byli tak w tym wszystkim świeży, tacy żywiołowi, że mówię, słuchaj, pójdźmy do tej garderoby, jeśli taka możliwość istnieje, no bo ta moja znajoma jest aktorką, uczyła ich śpiewu i poszliśmy. Trochę to było niestety krępujące dla aktorek, jak się okazało, to nagłe wtargnięcie dominikanina do garderoby. Nie, bez ekscesów. Ale po prostu nie chciałem powstrzymywać tego odruchu, tej potrzeby podziękowania. Proszę przypomnij sobie takie momenty, kiedy ktoś w taki żywiołowy sposób przyszedł i powiedział ci o tym, co zrobiłeś dobrego. Chciał ci podziękować i ucieszyć się i wyrazić tę radość, która jest w jego sercu. Słuchajcie, jak ten świat wyglądałby inaczej, gdybyśmy nie powstrzymywali tych odruchów. Gdy jeśli czujesz taką radość, taką potrzebę, po prostu pójdź i powiedz temu człowiekowi. Ja robię tak, że jak słucham jakieś płyty i ta płyta mi się bardzo podoba i to jest płyta polskiego artysty, wtedy zdobywam telefon do takiego człowieka i wysyłam mu SMS-a, że właśnie jestem na przykład w Warszawie w Łazienkach, spaceruję sobie, biegam i słucham płytę z twojej muzyki i to jest kawał genialnej twórczości, która wniosła wiele, wiele radości do mojego serca. Bardzo ci za to dziękuję. Jestem o tym przekonany, że nasz Bóg, który jest Bogiem spontanicznym, tej spontaniczności i nam udziela. Pozwala nam widzieć, doświadczać, uczestniczyć w jakichś dobrych rzeczach, dobrych przedsięwzięciach, na mniejszą lub większą skalę, pojedynczych osób czy grup ludzi i przynagla nas, żebyśmy podeszli, powiedzieli, ucieszyli się, zachowali się żywiołowo, spontanicznie, przytulili, poklepali, nie wiem, cokolwiek, oczywiście z szacunkiem do granic drugiego człowieka. I uważajmy też na tą skazę Saulową, żeby gdy słyszymy, jak ktoś jest chwalony, gdy ktoś znajduje się w centrum zainteresowania grupy ludzi, konkretnego człowieka, żebyśmy nie pozwolili sobie na ten mrok, na ten cierń bezsensownej zazdrości. Żywiołowa eksplozja wdzięczności, radości z dobra, w które widzisz i w którym uczestniczysz.